Własną taktykę możesz wykorzystać w każdym trybie gry. Umożliwi ci ona wpływanie na zachowanie piłkarzy w taki sposób, aby byli bardziej integralni z wykreowanym przez ciebie stylem gry. Możesz wpłynąć na tempo konstruowania akcji oraz ustawianie zawodników w zależności od tego, czy chcesz grać długimi lub krótkimi podaniami. Możesz również zdecydować, czy twoi piłkarze będą ustawiali się w środku pola w sposób zorganizowany bądź swobodny. Stwarzanie szans odnosi się do sytuacji w obrębie pola karnego. Im bardziej napełnimy pasek podań, tym nasi napastnicy będą podejmować większe ryzyko podczas wychodzenia do piłki na wolne pole. Im większą wartość nadamy dośrodkowaniom, tym bardziej nasi piłkarze będą skłonni do przeprowadzania akcji dających szansę na podanie górą w głąb boiska. Strzelanie z kolei określa skłonność naszych zawodników do oddawania strzałów oraz częstość podejmowania prób. Możesz również zdecydować, w jaki sposób twoi zawodnicy będą ustawiali się pod polem karnym przeciwnika. Im większą wartość nadamy pressingowi, tym dalej od naszej bramki obrońcy zaczną atakować rywala. Agresja determinuje, z jaką natarczywością piłkarze będą naciskać na przeciwnika w bezpośrednich starciach fizycznych. Rozstawienie z kolei określa, jak bardzo zespół będzie zmierzać ku piłce. Możesz również wpłynąć na kształt obrony, ustawiając ją jako cofniętą lub wysuniętą. Oprócz własnej taktyki, każdy piłkarz może otrzymać indywidualne polecenia. Warto, by dwaj boczni obrońcy oraz przynajmniej jeden środkowy pomocnik zostawali z tyłu, natomiast napastnicy byli skrajnie zaangażowani w grę ofensywną, w czym pomogą im wytyczne wybiegaj za plecy obrońców oraz trzymaj się środka. Jeśli w naszej formacji występuje rola ofensywnego środkowego pomocnika, to dobrym pomysłem będzie zaangażowanie go w pełni do akcji ofensywnych. Z kolei w wariancie z szeroko rozstawionym atakiem warto polecić skrzydłowym, by trzymali się skrzydeł, wychodzili za plecy obrońców i zostawali z przodu. A jeżeli należysz do wąskiego grona osób, które lubią grać silnymi, a zarazem wolnymi napastnikami, z pewnością sprawdzi się u nich wytyczna fałszywa dziewiątka. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych poradników do gry FIFA 17.